Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Drax, a dzisiaj wyjątkowy materiał na kanale. Myślę, że bardzo fascynujący. Bardzo chciałem go nagrać i przygotowywałem się do niego mentalnie już od kilku dni. Tymczasem okazało się, że Morrowind, na którego temat dzisiaj e, nagrywam. Niestety ma problemy ze stabilnością podczas używania programów do nagrywania i tak przy włączeniu Bandicama gra się wysypywała, Nvidia Shadowplay tak samo nie dało rady i w efekcie nie byłem w stanie nagrać materiału wideo. W związku z tym dzisiejszy materiał będzie materiałem takim podcastowym, audio, w którym opowiem Wam jak Morrowind sprawdza się w roku 2021 oraz opowiem wam o moim zdaniem najlepszym RPG-u wszechczasów. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest subiektywna opinia i pewnie niektórzy z Was mają inne swoje e, e, swoich faworytów. Są so fani gier RPG bardziej z widokiem TPP, na przykład konkurencyjna seria Gothic. Wiem, że Gotika 2 uwielbia bardzo wiele osób z mojego pokolenia i nawet trochę młodszych. Również są osoby, które są fanami RPGów bardziej drużynowych pokroju Baldur's Gate, a, czy chociażby Might and Magic serii bene na temat Mighty Magic 8, Days of the Destroyer, prawdopodobnie kiedyś nagram materiał, bo to też jest jeden z takich tytułów wyjątkowych, do których wciąż wracam. Wciąż wracam, pomimo że gra jest z lat 90., jest na tyle grywalna, na tyle dobra po lekkim jej podrasowaniu, że wciąż warto zagrać. Ale dzisiaj powiemy sobie na temat właśnie Morrowinda. A przy okazji troszeczkę obliwiona także, bo um, ostatnio naszło mnie na zagranie w te tytuły. Przy okazji letniej wyprzedaży e, kupiłem sobie wersje Steamowe e, w promocji, e, ale to nie dlatego, że to są gry dla mnie nowe, tylko dlatego, że moje wersje pudełkowe, które e, już dawno, dawno temu oczywiście e, nabyłem i miałem. No niestety e, przepadły, e, zostały w poprzednim mieszkaniu, gdzieś tam w ogóle m, wcześniej też jej porzeczałem, więc Oblivion gdzieś tam zaginął zupełnie. E, Morrowind tak samo. E, w związku z tym, e, chcąc teraz sobie zagrać ponownie w roku 2021, e, kupiłem sobie w promocji e, obie gry. Nastawiony byłem troszeczkę bardziej na danie szansy Oblivionowi, takiej większej szansy. I miałem zamiar grać w Obliviona, i zainstalowałem masę różnych modów. Na, na ten temat być może nagram jeszcze zupełnie osobny materiał, jeżeli będziecie chcieli i jeżeli będę miał czas. W każdym razie masę, zainstalowałem masę modów do Obliviona, takich głównie graficznych, żeby rozdzielczość była lepsza, tekstur i tak dalej. No i zacząłem w niego grać. Ale, ale przeskoczyłem dość szybko do mojego ulubieńca, do Morrowind'a, który też lekko tylko podrasowałem. I dzisiaj opowiem Wam nieco na temat różnic pomiędzy tymi dwoma tytułami oraz dlaczego, moim zdaniem, Morrowind jest szczytowym osiągnięciem RPG-ów, jeśli chodzi o. Na pewno, jeśli chodzi o takie RPG, w których nie gramy drużyną, a gramy pojedynczą postacią. W tej materii uważam, że Morrowind jest wciąż grą niesamowitą, chociaż zapewne ma też swoje jakieś tam ograniczenia, i nie każdemu się to musi spodobać. Opowiem Wam troszeczkę, co moim zdaniem w tych grze jest dobrego. Przede wszystkim zacznę od tego jak Morrowind wygląda w roku 2021 i co można zrobić, żeby w łatwy sposób go podrasować. Grając w ten tytuł wiele lat temu, bardzo dużo modowałem grę. Początkowo grałem w czystą wersję, z dodatkami, zwłaszcza wersja Game of the Year Edition, która zawierała oba dodatki. W zupełności jest grą świetną, przynajmniej była grą świetną. Teraz wymaga pewnych usprawnień. Natomiast później, nacieszywszy się podstawową wersją gry, bardzo dużo korzystałem z modów. Scena moderska Morrowinda była i jest nadal potężna. To są jedne, jeśli chodzi o serię Elder Scrolls. A zwłaszcza Morrowind oraz Oblivion to są jedne prawdopodobnie z najbardziej modowanych gier w historii, tak podejrzewam. Ilość modów jest gigantyczna, i wiele lat po premierze wciąż ta społeczność moderska jest aktywna i wciąż powstają nowe, nowe ciekawe mody. Co tylko świadczy o tym, że same gry są na tyle. Mają na tyle potencjału i są na tyle fascynujące, że po prostu warto je modować. A druga kwestia jest taka, że po prostu silnik, gry i, e, e, i tak dalej te sprawy techniczne pozwalają na taką ingerencję, na takie modowanie. I to jest też argument za tym, żeby, żeby twórcy. Dawali możliwość modowania swoich tytułów, bo to przedłuża ich żywotność, i na przykład dzięki tym modom wciąż są, wciąż jest sens kupić te tytuły wiele lat później. Pomimo że w gołej wersji byłyby być może już zbyt przestarzałe, ale dzięki modom można je podrasować i to działa na, to działa na korzyść samych twórców. Ponieważ jednak kiedyś modując grę. Używałem zazwyczaj po kilkadziesiąt modów i e, zmodowanie w ten sposób Morrowinda zajmuje zazwyczaj kilka dobrych dni, ponieważ mody często bywają niekompatybilne, więc instalujemy, sprawdzamy, patrzymy czy, czy działa, potem łapiemy się na tym, że jest jakiś błąd e, i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo eksperymentowania i w tym razem e, nie chciało mi się, nie miałem ochoty na taką eskapadę, żeby Poświęcić tydzień na samo zmodowanie gry, co już mi się zdarzało, tylko chciałem nieco szybciej sobie po prostu zagrać. A zarazem moim celem a tym razem było takie odpalenie gry, żeby przypominała jak najbardziej oryginał, więc nie chciałem jej zmieniać w sposób graficzny, drastycznie, a jedynie. Podrasować rozdzielczość, bo to jest kluczowe. Sama podstawowa wersja gry nie obsługuje nawet rozdzielczości szerokoekranowych typu Full HD i tak dalej. W związku z tym, pewne, pewne mody, pewne narzędzia tutaj są przydatne. Chciałem tylko i wyłącznie właśnie poprawić wygląd, jeśli chodzi o rozdzielczość, wyświetlanie się. Tego, co oryginalnie zostało w grze zaprojektowane. I tutaj mam dla Was super sprawę, dlatego że po moich eksperymentach polecę Wam dwa mody, tylko i wyłącznie używam obecnie dwóch modów, które kompletnie wystarczają do tego, żeby uczynić grę bardzo atrakcyjną wizualnie, a zarazem wierną oryginałowi. Nie jestem zwolennikiem na chwilę obecną. Modów, które dodają zbyt wiele elementów, których nie było wcześniej. Na przykład osobiście nie bardzo mnie pociąga mod, który dodaje trawę, dlatego że ta goła ziemia goła brunatna ziemia Morowinda. I ukształtowanie terenu dla mnie mają swój pewien urok. Ten kontynent, ta, ta wyspa w zasadzie jest wyspą wulkaniczną. Jest tam dużo takiego terenu pustynno-skalistego. To nie jest zielony teren pokroju Obliwiona. Jego przestronnych łąk i różnych takich miejsc, gdzie faktycznie trawa grała dużą rolę. I mody, moim zdaniem, które dodają trawę w Morrowindzie zwyczajnie psują ten efekt, więc okazuje się, że niekoniecznie musimy takie elementy dodawać, żeby gra była atrakcyjna, moim zdaniem bez tego się obchodzi, i wygląda po prostu bardziej e, oryginalnie. Wygląda, e, wygląda to po prostu dobrze. Ale okej, okay, dwa mody, które Wam polecę: e, Morrowind Graphic Extended e, XE e, Extender Morowind Graphics Extender XE to jest jeden mod, który wymaga. Po w graniu do katalogu mamy tam taki plik Exe, w którym konfigurujemy sobie ustawienia graficzne. On po, powiększa nam przede wszystkim zasięg widzenia, te rozdzielczości, podwyższa do współczesnych szerokoekranowych, i tak dalej. Dodaje trochę shaderów, trochę różnych takich rzeczy, które po prostu ten widok usprawniają. Mamy przede wszystkim. Większy zasięg widzenia, który dużo zmienia, zupełnie gra nabiera trochę innego, innego wydźwięku, innego uroku. Co prawda ten niski zasięg widzenia też miał swoje plusy pod tym względem, że gra była bardziej tajemnicza, bo nie widzieliśmy dalej niż tam kilka, kilkanaście metrów przed sobą, ale umówmy się dzisiaj, to zasięg widzenia naprawdę dużo poprawia. Więc to jest fajny mod, on wymaga skonfigurowania tego pliku i to jest troszeczkę, tam wystarczy mniej więcej klikać te ustawienia, które są, tylko tam trzeba wygenerować pewne, pewne rzeczy. Gdybyście potrzebowali, bardzo dajcie znać w komentarzu, to zrobię osobny materiał, gdzie pokażę Wam jakie mam ustawienia tego pliku, natomiast znajdziecie też w Google'ach, na samym YouTubie instrukcję do tego moda. Warto poświęcić trochę czasu. Nie jest to bardzo skomplikowane, wymaga to kilku kliknięć, ale nie jest to takie skomplikowane, a naprawdę to jest podstawa. Dzisiaj uważam, że gdybyście mieli zainstalować tylko jeden mod do Morrowinda, to by był Graphics Extender XE. Ponieważ to wystarcza do tego, żeby ta gra się stała na powrót grywalna. I drugim modem, jaki polecam, to jest Morrowind Enchanted Textures. Tekst, jakkolwiek się to czyta. Ja niektórych słów angielskich po prostu nie mam okazji wymawiać, więc ten zapis, który mam na ekranie, czytam tak, jak jest zapisany. Oficjalnie nigdy się angielskiego nie uczyłem, więc wybaczcie mi. W każdym razie, Morrowind, Morrowind Enchanted Textures to jest drugi z modów, i on, jak sama nazwa wskazuje, dodaje tekstury, które zostały. Skalowane tą metodą, metodą sztucznej inteligencji, która jest teraz popularna, czyli mamy tekstury, które wyglądają jak w, oryginalne, w oryginale. Nie zostały zmienione, nie zostały po prostu nie są to zupełnie inne tekstury, tylko mamy wyższą rozdzielczość tego, co było wcześniej, co moim zdaniem jest super. Bo można właśnie dzięki tym, dzięki tym teksturom można zobaczyć grę tak, jak została zaprojektowana, tak jak została stworzona, podczas gdy wiele innych modów e, specjalizuje się w tym, żeby e, grę po prostu zmieniać. I twórcy na różne sposoby mieszają i w kolorach, i w stylach nie wiem ubrań, i w różnych innych rzeczach. Oczywiście takie mody często też bywają fajne, natomiast dzisiaj mówię o tym, jak sprawić, żeby gra była jak najwierniejsza oryginałowi, a zarazem, a zarazem atrakcyjna wizualnie. I te dwa mody, ja nawet postaram się pamiętać i zalinkuję do nich pod filmem, żeby Wam ułatwić sprawę te dwa mody w zupełności wystarczają do tego, żeby gra była na, na powrót piękna. Po prostu gra jest, ma swój styl, ma swój charakter. Pomimo, że same modele będą wciąż miały niską ilość tych krzywizn, więc postacie są nieco kanciate, sam teren też jest też taki chwilami, miejscami kanciaty, zwłaszcza jakieś tam drzewa czy coś, ale styl Gry jest wciąż niesamowity i wyspa, na której dzieje się e, akcja Morrowinda, sam Morowind po prostu, jest, jest miejscem wyjątkowym. Okej, okay. zatem dlaczego warto zagrać Morrowinda w roku 2021? Co w tym tytule jest takiego niesamowitego? I dlaczego uważam, że jest on w pewnym sensie... E, Znacznie lepszym wyborem niż Oblivion. Otóż, była to jedna z pierwszych gier z tak niesamowitym, otwartym światem. Niesamowitym w tym, w tym względzie, że w Morrowindzie rozpoczynamy swój quest, swoją przygodę i w zasadzie mamy wolną rękę. Ale. Powiedzmy taki gier z wolną ręką, gdzie mamy, owszem, mamy się udać tu, mamy się udać tam, ale możemy zrobić inne rzeczy. Było oczywiście nieco więcej. Natomiast w Morrowindzie mamy taki system rozwoju postaci, który uważam za jeden z najlepszych systemów rozwoju postaci w grach, jakie po prostu mogą istnieć. Otóż, tworząc postać, wybieramy szereg cech, które które będziemy mieć na początku bardziej rozwinięte i takie cechy, które będą naszą specjalnością, w których będziemy szybciej zdobywać doświadczenie. Będą nam się po prostu szybciej rozwijać. Jeżeli chcemy mieć maga, wybieramy na przykład inteligencję, siłę woli, tego typu rzeczy i one będą na wyższym poziomie, będą wpływać tam na inne cechy, na przykład szkoły magii i szkoły magii wybierzemy sobie jako nasze główne, główne właśnie umiejętności i one będą szybciej zdobywać doświadczenie, i to jest jakby taki, taka podstawka. W szczegóły tego systemu akurat od tej strony nie będę się tutaj wgłębiał, natomiast co jest ważne, ważne jest to, że w grze robiąc daną rzecz, rozwijamy daną cechę. To jest. Najprostsze i najgenialniejsze rozwiązanie, jakie może istnieć. Nie że nabijamy jakieś ekspy, które są jakoś naszą magiczną pulą jakichś punkcików i potem rozdajemy ręcznie w coś tam. No umówmy się, to jest absolutnie szt sztuczny system, który musiał powstać na potrzeby papierowych RPGów, żeby e, papierowy RPG prowadzić, niż gry notuje sobie, gracze sobie notują i potem e, potem po prostu. Rozwijają w taki trochę mechanicznie, sztuczny sposób postać, ale umówmy się, że gry komputerowe absolutnie nie powinny w tym kierunku iść, a, a poszły, prawda? E, natomiast system rozwoju postaci w Morrowind jest e, fenomenalny, ponieważ robiąc daną rzecz po prostu się w niej doskonalimy. E, chodzimy z obciążeniem. Rozwija się nasza atletyka i zdolność udźwigu. E, podskakujemy, rozwija się nasza akrobatyka i po prostu też zdolność właśnie skakania i e, akrobatyki i wszystko co się z nią wiąże. Używamy danej szkoły magii, rozwija nam się ta dana szkoła magii i tak dalej, i tak dalej. Używamy określonych pancerzy, broni, to się nam rozwijają e, z czasem te cechy. No, słuchajcie, czy to nie jest ge geniusz e, w prostocie? To jest. I to jest po prostu, po prostu absolutnie naturalna rzecz, to tak jakbyśmy w życiu pewne rzeczy robili. Jeżeli coś robimy, to im więcej e, robimy danej rzeczy, tym jesteśmy w niej lepsi, po prostu. I a przy okazji, no to właśnie to też się tak e, w naturalny sposób łączy, bo na przykład jeżeli rozwijamy na przykład naszą wytrzymałość jako cechę poprzez wykonywanie czynności związane z wytrzymałością, to ta cecha z kolei wpływa nam korzystnie na umiejętności, które się wiążą z wytrzymałością. Czyli dzięki temu, że ogólnie rozwijamy jakąś tam, na przykład, właśnie wytrzymałość, czy siłę woli, czy jakąś inną e, e, cechę osobowości, to wzmacnia to nasze umiejętności, które korzystają z tej cechy. No, zupełnie jak w życiu. I dlatego uważam, że system rozwoju w Morrowindzie jest po prostu taki naturalny, taki super. On jest e, też świetnie satysfakcjonujący, bo autentycznie w grze każdą rzecz, którą robimy, ona nam rozwija postać. Po prostu nie ma czegoś takiego w tej grze, że marnujemy w jakiś sposób czas robiąc coś, co nam nic nie da. Nawet zwykłe chodzenie podnosi nam, podnosi nam pewne statystyki. Nawet podskakiwanie podnosi nam statystyki, nawiasem mówiąc, jednym z takich cheatów, nie cheatów, ale ja to lata temu robiłem. To było to, że na początku gry, chodząc drogami, bardzo dużo podskakiwałem, cały czas i szłem drogą i, i cały czas klikałem podskok, 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 podskok. Po co? Po to właśnie, żeby mi się szybciej ta akrobatyka rozwijała, która się tam do innych rzeczy też zręczność przydawała, więc to jest moim zdaniem najlepszy system rozwoju postaci, jakie, jaki człowiek może wymyśleć. E, I on pochodzi bezpośrednio z naszego zwykłego e, e, życiowego e, funkcjonowania, e, więc jest też najbardziej taki naturalny. Ok, system rozwoju postaci, e, który jest mega miodny, to jest jedna z, z, tych, z tych wielkich plusów dla mnie Morowinda, ale drugim e, plusem jest e, magiczny i naturalny. A zarazem fascynujący, tajemniczy świat e, gry. W przeciwieństwie do wielu innych tytułów, e, które umówmy się, że styl taki fantazy nieco średniowieczny, jaki chociażby Oblivion prezentuje, gdzie mamy bardziej takie powiedzmy średniowiecze, jakieś, e, jakieś takie po prostu tereny e, typu nawet powiedziałbym, że troszeczkę to Anglią e, zalatuje miejscami, Wielką e, Brytanią. Jakieś tam zamki, tylko że dodane są smoki, trochę magii i tak dalej. No taki bardziej standardowy bym powiedział, że ma Oblivion Setting, pomimo że czymś tam się wyróżnia, ale, ale to jest bardziej w standardzie. I taki gier standardowy, ze standardowym światem fantazji jest dużo. Tymczasem świat Morrowinda jest oryginalny. Tam panuje. Niepowtarzalny klimat. Tam y, mam, spotykamy niesamowite rośliny, jak wielkie, gigantyczne grzyby wielkości drzew. Y, tam spotykamy budownictwo. Architekturę, która właśnie na przykład zagospodaruje, zagospodarowuje te wielkie grzyby, albo, albo mamy jakieś takie chaty, które są, wyglądają trochę jak muszle jakichś jakich stworzeń. Mamy niezwykły system transportu w takich żywych łazikach, które po prostu wyglądają w sposób rozbudzający wyobraźnię. Do tego gra jest udźwiękowiona w sposób bajecznie fantastyczny. Muzyka. No, prawdopodobnie Morrowind ma moim zdaniem najlepszą ścieżkę dźwiękową e, ever, być może, jeśli chodzi o gry komputerowe. Nie, nie najbogatszą, bo tych utworów nie ma znowu dużo. W zasadzie mamy jeden e, utwór, który się w pewnym sensie w różnych wariantach e, nam odtwarza troszeczkę, tak, ale nadaje on fantastyczny klimat, i to jest wzbogacone dźwiękami. E, Natury, dźwiękami, które, które po prostu słyszymy w świecie gry, jak chociażby charakterystyczne odgłosy takich porykiwania to może to nie jest dobre słowo, ale takie zawodzenia, trochę jak, jakbyśmy słuchali śpiewu wielorybów, które właśnie pochodzą od tych istot, które są zaadaptowane jako łaziki, jako transport. No, to wszystko tworzy. Klimat, którego nie znajdziecie nigdzie indziej, klimat oryginalny, a dla mnie uczestniczenie w świecie, który ma oryginalny klimat, jest po prostu niezwykłym światem, jest unikatowym światem, jest jedną z podstawowych rzeczy, na, których, na bazie których oceniam, czy gra jest warta uwagi, bo chyba większość z nas tak marzy że sorry, ale granie w gry, które są do siebie podobne cały czas, mamy w kółko to samo, takie same światy, takie same rozwiązania, to nie jest wielka e, e, frajda. Raczej szukamy rzeczy, które nas tym, czymś zaskoczą, które będą magiczne w jakiś sposób, które sprawią, że będziemy z zaciekawieniem Wyglądać za każdego rogu. Będziemy z zaciekawieniem podróżować drogami, bezdrożami. Będziemy z zaciekawieniem zaglądać do każdej jaskini. I pod tym względem, Morrowind jest, był grą wręcz przełomową, bym powiedział, w 2002 roku. I wciąż jest, jest super. W tej grze ja, ja Wam zobrazuję w ten sposób moją miłość i moją fascynację Morrowindem. Powiem Wam, że jej nigdy, tej gry nie przeszedłem. Grałem w nią setki godzin, ale nigdy tej gry nie przeszedłem. Nie przypominam sobie, żebym zakończył główny wątek kiedykolwiek. Dlatego, że ilekroć zaczynałem grać, to świat zaczynałem po prostu eksplorować i robić w tym świecie rzeczy, po prostu odgrywając sobie postać, eksplorując świat, przeszukując różne tajemnicze miejsca. I tworząc sobie tam takie, taką namiastkę życia postaci, która się tam rozwijała i tak dalej. I było to na tyle fascynujące, że nie odczuwałem potrzeby, żeby skończyć główny wątek, a który podobno można skończyć relatywnie szybko. Nie przypominam sobie, żebym go kiedykolwiek zakończył. Być może teraz, grając, właśnie w tym kierunku pójdę, nie wiem. Ale moim zdaniem to jest. Jeden z największych komplementów, jaki można e, e, złożyć grze to, że grało się w nią setki godzin, z wielką frajdą, nigdy jej nie kończąc. Bo to oznacza, że e, atrakcyjnością gry nie jest e, główny wątek fabularny, który po prostu naszym zadaniem jest przejść od punktu A do B, e, rozpocząć przygodę, wykonać questy główne i zakończyć iż, i to jest jakby główna atrakcja. Ta gra e, oferuje e, równie atrakcyjne rzeczy, a czasami może nawet atrakcyjniejsze, e, dookoła, wszędzie po prostu. I mamy multum sposobności do tego, żeby zboczyć ze, z głównej ścieżki, i, e, i po prostu chcemy zobaczyć, a co jest tu, a co jest tam. Pod tym względem troszeczkę przypomina mi to też moje przygody z Falloutem 2, gdzie Fallout 2 też ma taką cechę, że można robić wątek główny i się na nim koncentrować, ale ta gra oferuje dużo, dużo więcej możliwości po prostu takiej RPGowej zabawy. I też grałem Fallouta 2 ogrom ilość razy, i przez większość tych przejść nie przechodziłem głównej fabuły, więc to jest bardzo, bardzo, dobra, bardzo dobra rzecz, i tutaj. Łącząc ten świat, który ma masę tajemnic, masę, y, warto jest po prostu zaglądać w różne lochy, w różne jaskinie. Nie wszędzie czeka super artefakt. Nie wszędzie czeka na nas nagroda. Ta gra też ma ten plus, że nie jest zaprojektowana w taki zupełnie sztuczny sposób. Jak dzisiaj się robi gry, gdzie mamy jakiś loch, to wiadomo, że jak przejdziesz ten loch, na końcu jest, jest przedmiot, i zbierasz przedmiot, wychodzisz z lochu. I po prostu chodziło o to, żeby po prostu wziąć ten przedmiot, który jest na końcu lochu. I to sprawia, że uczestniczenie w takich grach robi się takie mechaniczne, sztuczne, że zaczynamy po prostu traktować czynności, które powinny być naszą taką po prostu organiczną przygodą. Zaczynamy, tra zaczynamy traktować je na zasadzie odhaczania listy. Okej. Okay. To tu, tutaj po prostu ten artefakt zebrałem, ten artefakt zebrałem, ten artefakt zebrałem. Na tym polega rozwój postaci: cyk-cyk, mechanicznie, punkciki dodaje. No, zupełnym przeciwieństwem jest właśnie Morrowind, który jest po prostu naturalnym światem, który został oddany do naszej eksploracji, i my możemy sobie w nim chodzić, kombinować. I zależnie od tego, jak będziemy rozwijać postać, jakie cechy jej nadamy, to też i co będziemy robić. To znajdziemy zupełnie inne rzeczy w tej grze. Jeżeli rozwiniemy zdolność nurkowania, to być może będziemy w stanie dotrzeć do jakiejś jaskini podwodnej, w której znajdziemy coś niesamowitego. Jeżeli rozwiniemy sobie zdolność, nie wiem, lewitacji czy, czy jakieś inne rzeczy, to one nam umożliwią jeszcze inne po prostu działania. Jeżeli będziemy rozwijać jakąś szkołę magii, to dane magii, czy jakieś tam inne cechy, to dane questy będziemy mogli w inny sposób rozwiązać. I, i tak gra, to jest jedna wielka piaskownica, ale w przeciwieństwie do takich sandboxów współczesnych, gdzie y, mamy taki pusty świat w sumie, i twórcy mówią, masz tu pusty świat, sam sobie zbuduj zabawę, albo masz tu kilka klocków, sam sobie zbuduj zabawę. To Morrowind jest pełnoprawną grą, ale możemy ją na różne sposoby rozwiązywać. Możemy na przykład, ja pamiętam ile się czaiłem w Balmorze, pierwsze, pierwsze duże miasto, na strażników. Miałem taki po prostu w pewnym momencie plan, bo strażnicy chodzą tam w hitynowych pancerzach. Hitynowe pancerze są, po pierwsze, super wyglądają, bo są to hitynowe, czyli takie owadzie one są. I tutaj no, po raz kolejny kłania się po prostu oryginalność tego świata. Mamy na wieszę mówiąc też coś takie jak szklane pancerze i szklaną broń. Bardzo to jest szklana broń i szklane pancerze to są pod lekkie pancerze yy, się klasyfikuje, i to jest. Wie, wiecie, po prostu to jest, w jakiej grze mamy szklany pancerz, prawda? Albo szklaną broń. A ta, ten styl tych przedmiotów, no jest naprawdę rozbudzający wyobraźnię i bardzo efektowny też przy okazji wizualnie, więc masa jest takich rzeczy. No ale wracając do hitynowych pancerzy strażników w Balmorze, ci strażnicy byli cholernie, e, oczywiście m, ciężcy, no bo to byli strażnicy. E, ale ja starałem się na początku gry, Raczej, znaczy na początku jest to bardzo trudne, ale jak tylko byłem w stanie, no, ubić jakiegoś strażnika. I oczywiście oni się wszyscy wkurzali, więc le lecieli za mną przez to całe miasto i tak dalej, ale dało się to zrobić, ponieważ zdobywając hitynowy pancerz strażnika człowiek się robił niezwykle E, e, niezwykle po prostu potężny. Co prawda, pancerze hitynowe no nie są z tego, co pamiętam, grze najpotężniejszymi w ogóle, ale są jednymi z, e, e, z lepszych, jednymi z najlepszych. Więc zdobycie takiego pancerza jest no, wie, wielką, wielką rzeczą, wielką mocą, którą zdobywamy. I ta gra nie, nie unika dania graczowi wielkiej mocy w ręce. Co prawda, wszystko musimy sobie zdobyć sami, rozwinąć, zdobyć. Nawet jak zdobędziemy, powiedzmy, y, hitynowy pancerz, to jest y, lekki pancerz, to i tak nasza cecha y, używania lekki pancerzy, jeżeli jest niska, to nie będzie on nam tak dobrze działał. Dopiero z czasem, jak będziemy go używać i tak dalej, to będzie nam rosła ta cecha i jeszcze będziemy w tym lepsi. Więc tego typu rzeczy są y, genialne i y, y, Stajemy się w pewnym momencie, możemy się stać, jeżeli będziemy odpowiednio grali, opi, po prostu przepakowani, ale jest to ok, jest to super, wręcz to jest świetne, dlatego że to my, własną kreatywnością, żeśmy to osiągnęli. To my, dzięki naszemu kombinowaniu w świecie gry, w świecie zasad gry. Gdzie strażnik jest potężny, i jeżeli go chcemy zabić, to musimy naprawdę się nakombinować, jak zastawić pułapkę i jak z nim walczyć, żeby on nas po prostu i jego kumple nie zaciukali. Więc jeżeli my rozgryziemy tą sytuację, jako posłać w świecie gry, to również nagroda jest gigantyczna. I to jest. To jest właśnie super, że granie w Morrowinda, ja pamiętam. Teraz jestem na etapie powtórnego w zasadzie zaczynania, więc zobaczę, jak będzie mi się jeszcze teraz grało ponownie. Ale granie w Morrowinda ja pamiętam jako właśnie taki wielki i satysfakcjonującą przygodę, w której wszystko co robię, rozwija mi postać w jakiś sposób. Tempo rozwoju postaci jest sensowne, nie jest za wolne, nie jest za szybkie. I wszystko, co się osiąga. To z jednej strony bywa czasami super potężna broń, na przykład jakiś artefakt znajdujemy czy coś, ale to my, żeśmy go znaleźli, my, żeśmy się zapuścili, zeszliśmy ze ścieżki, spenetrowaliśmy jaskinię potężnego wampira, na przykład, czy, czy, czy kogoś tam. I i po prostu to myśmy to osiągnęli. Nawiasem mówiąc można się zarazić wampiryzmem, zostać wampirem i bawić się jako wampir. No, prawdziwy, prawdziwy RPGowy majstersztyk i świat, w którym po prostu możemy przeżyć wielką przygodę w taki organiczny, naturalny sposób, a nie na zasadzie takiego sztucznego klikania w jakieś statystyki i drzewka umiejętności. Dlaczego Morrowind bardziej mi się podoba od Obliviona? Na pewno wśród moich słuchaczy, wśród Was, pewnie znajdą się osoby, które bardzo Obliviona cenią. I jakby tutaj nie ujmuję Oblivionowi jakichś tam zalet. Zwłaszcza po prostu mamy tak, to jest naturalną cechą, że jeżeli dana gra jest naszą pierwszą grą tego typu, czyli na przykład osoby, które po raz pierwszy w Elder Scrolls serię gra, grały od właśnie Obliviona, to prawdopodobnie będą mieć najlepsze wspomnienia i sentyment do, do Obliviona. Tak samo jak ja mam sentyment zaczynając od Morrowinda do Morrowinda i tutaj z jednej strony obiektywne są pewne, pewne rzeczy związane z wielkością świata i tak dalej, różnymi rzeczami, które ja uważam, że Morrowind po prostu ma fajniejsze, ale zdaję sobie sprawę, że częściowo jest to też subiektywne moim zdaniem największą różnicą jest coś drobnego pozornego pozornie nieznaczącego i różnica która jest dla mnie jest po prostu na plus morrowinda a niektórzy powiedzą że ta jedna rzecz będzie dużo dawać na plus dla obliviona szybka podróż słuchajcie szybkie podróże Morrowind zachwycił mnie tym, że jako gracz wcielający się w postać, po prostu miałem oddaną ogromną przestrzeń do eksploracji ogromną i można było tam podróżować między miastami e, e, tymi łazikami, jeżeli już żeśmy tam dotarli, dotarli odkryli itd., itd., ale, e, ale poza tym trzeba było wszędzie po prostu chodzić na piechotę. I to schodziło dużo na to czasu, ale sama podróż była dla mnie taka oryginalna. Ja do dzisiaj pamiętam to wrażenie obserwowania nocnego, rozgwieżdżonego nieba w Morrowindzie i słuchając tej fenomenalnej ścieżki dźwiękowej. To było elektryzujące, poruszające doświadczenie. Czułem dosłownie, że jestem w tym świecie, i czułem coś takiego, wiecie, takie po prostu niesamowite uczucie. I na tym ta gra po, polegała i polega, że eksplorujemy świat, dużo chodzimy na piechotę, yy, odległości są czasami bardzo duże, ale dzięki temu na tej ścieżce może spotkać nas coś, coś zaskakującego, może się wydarzyć, może jakiś potwór się pojawi, może jakiś quest i jakaś postać nam się pojawi, może idąc drogą. Zobaczymy coś gdzieś tam z boku, co zwróci naszą uwagę, albo po prostu postanowimy pójść na przełaj i odkryjemy po drodze jakąś tajemniczą jaskinię, odkryjemy po drodze jakieś tajemnicze miejsce, tajemniczy dom, cokolwiek. Po prostu jest to, jest to eksplorowanie świata w taki naturalny sposób, podczas gdy w obliwionie dodano opcję szybkiej podróży, Wystarczy dojść do danych miejsc, miasteczek i od danych, nie tylko miasteczek, w ogóle właśnie danych lokacji, które są zaznaczone na mapie, i od tej pory możemy kliknąć myszką się teleportować. Między nimi. Co więcej, niektóre questy, niektóre rzeczy wynikające też z dodatków, które gra oferuje, DLC, które mamy w pakiecie teraz, jak kupimy jakąś taką wersję typu Game of the Year Edition, czy, czy jakoś tego typu się nazywającą, no to mamy oczywiście w pakiecie już masę dodatków. Część z tych dodatków oferuje lokacje, typu na przykład własne domostwa i tak do których możemy się od razu teleportować, chociaż są na drugim końcu mapy. Dla mnie osobiście to kompletnie psuje imersję i ktoś powie, okej, okay, Drax, ale ty nie musisz korzystać z tych szybkich podróży, przecież nikt cię nie zmusza do tego, żeby korzystać z szybkich podróży. Ale to jest, słuchajcie, to takie wrażenie za uszami, które ja miałem z tym problem w momencie obli premiery Obliviona. Ja pamiętam, że Fajnie mi się grało, dużo rzeczy było fajnych, ale ja nie czułem takiej imersji, jaką czułem wcześniej w Morrowindzie, i dalej to podtrzymuję. W dużej mierze jest to za sprawą istnienia szybkich podróży. Dlaczego już wam tłumaczę? Dlatego, że jeżeli jest opcja szybkiej podróży, to kiedy ja z niej świadomie rezygnuję, idę drogą i nic się nie dzieje, to mam za uszami no, ale jesteś głupi, dlaczego nie, kliknąłe, nie klikasz w szybkiej podróży? No idziesz, idziesz, nic się nie dzieje, prawda? Po prostu zawsze, jeżeli jest ta opcja szybkiej podróży i z niej nie korzystamy, to myślimy sobie, ok, yy, no idę, bo sobie przyjąłem taką, yy, taką taktykę rozgrywki. Może coś się zdarzy, może coś się nie zdarzy, ale przecież w naturalny sposób, kiedy idziemy drogami, bez drożami, to większość czasu się jednak nie zdarza. No, to jest po prostu naturalna sytuacja. I idę w tej grze bez szybkiej podróży i sobie myślę, no przecież powinienem tego użyć, bo, bo to jest bez sensu, że ja tak chodzę. Zawsze jest ta pokusa, zawsze jest, pojawia się ten dylemat, pojawia się ta presja. Z kolei, jeżeli zacznę używać szybkiej podróży, to gra się zamienia, jakby znika ten wielki świat gry. W pewnym sensie. Znika, bo my się teleportujemy z miejsca na miejsce. My się zaczynamy teleportować między miastami non-stop i między lokacjami questowymi. My już przestajemy być tym bohaterem, który eksploruje świat, który w sposób taki organiczny, naturalny w nim uczestniczy. Przestajemy w nim uczestniczyć jako. Postać, i zaczynamy e, uczestniczyć jako grająca osoba, która przeklikuje się między lokacjami. Niestety, szybkie podróże to właśnie robią. To właśnie robią. Dlatego ja e, uważam, że o wiele bardziej komfortowo gra mi się w Morrowind, gdzie nie ma tej opcji przez większość czasu i, i dzięki temu. Ja nie mam też dylematu, mogę uczestniczyć w eksploracji świata i jest to po prostu naturalne. Podczas gdy Oblivion uważam, że dużo ujmują szybkie podróże i to, że one są opcjonalne niby, nie zmienia faktu, ponieważ zawsze istnieje ta myśl, że skoro z tego nie korzystam, to dlaczego z tego nie korzystam, a to... To, co teraz robię, to jest po prostu podróż przez 5 minut przez mapę, e, gdzie w zasadzie nic się nie zmienia. E, no, gra nie, nie, tak naprawdę podsuwa nam e, na zasadzie, masz tutaj, weź się teleportu, weź się teleportu, weź, weź się teleportuj, no masz ten teleport, masz ten teleport, no i, i w efekcie e, pewnie się złamiemy. Ja się zazwyczaj łamię, grając w Obliviona i zaczynam się teleportować, po czym odkrywam, że ja nie jestem zaangażowany już w tą e, grę, e, tak jak wcześniej. Nie jestem zaangażowany w nią tak jak w e, Morrowindzie. Tylko jestem graczem, który e, znowu skupia się na nabijaniu statystyki i odhaczaniu questów. Takim mechanicznym, wiecie, takim, że tak jakby e, gra stawała się jakimś takim Excelem, w którym ja mam po prostu odhaczyć pewne rzeczy. I odhaczam je, e, bo e, gra mi pozwala właśnie na takie w pewnym sensie czytowanie. Czytowanie, które niszczy imersję. czytowanie, które niszczy rozgrywkę. A zarazem gra mnie do tego zachęca. Więc tutaj widzę różnicę. Na korzyść Morrowinda, osobiście. Ale zdaję sobie sprawę, że będą pewnie tacy, tacy gracze, którzy powiedzą No ja zamiast długo chodzić, wolę się teleportować. Okej. Okay. Ale wtedy też bym powiedział, że seria Elder Scrolls może nie jest w ogóle dobrym pomysłem, ponieważ Esencją serii, serii Elder Scrolls jest właśnie wielki świat, który eksplorujemy uczestnicząc w nim immersywnie, naturalnie. I niestety, Bethesda z czasem coraz bardziej ten model zaczęła niestety rozmywać, moim zdaniem. I e... Skyrim jest dobry, ale nie jest tak dobry jak Morrowind. Takie jest moje zdanie. Zresztą tutaj nawiasem mówiąc, opinia jest też znowu subiektywna, dlatego, że ja nie przepadam za śnieżnymi krainami. Po prostu w ogóle w grach, w ogóle w grach nie przepadam za śnieżnymi levelami, śnieżnymi krainami, nudzą mnie, nie kręcą mnie, a ponieważ Skyrim jest właśnie w śnieżnych terenach, to działa to na jego niekorzyść. Wielkość mapy jest z tego co pamiętam mniejsza. Przynajmniej jak grałem w, grałem w Skyrima, to pamiętam, że przynajmniej to subiektywne wrażenie, które wynika też częściowo z, tym, z tego, że te cholerne, szybkie podróże tam pozostałe i są. No to, no to właśnie miałem wrażenie, że ten świat jest mniejszy, podczas gdy świat Morwinda jest ogromny, przejście mapy z jednego punktu, z jednego końca na drugi zajmuje bardzo długo i musimy to, jeżeli chcemy, to po, po prostu musimy to zrobić na piechotę. I to, co nas spotka po drodze, to jest właśnie nasza przygoda, to jest właśnie nasze doświadczenie, to jest właśnie to, o co w tej grze chodzi, także także tyle w kwestiach szybkich podróży. Co jeszcze na koniec mogę wam powiedzieć, gdybym miał wam doradzić w co zagrać. Tak jak powiedziałem, zacząłem od jednoczesnego modowania i próby odpalenia i pogrania sobie. I pograłem oczywiście w Obliviona i w Morrowinda. Więcej pograłem na razie w Obliviona i po prostu przekonując się o tym, że o ile Oblivion... Oblivion na pewno będzie też bardziej trafiał do osób, które są przyzwyczajone już do bardziej współczesnych yy, rozwiązań. Typu. Wszystkie postacie w Oblivionie mają voice acting. Więc możemy posłuchać tego, co mają do powiedzenia, i są to kwestie dialogowe, bardzo fajnie nagrane, pomimo, że e, tylko garstka aktorów e, nagrywała dla dziesiątek postaci e, dialogi, ale mimo wszystko są to fajnie nagrane kwestie dialogowe. E, mamy też mimikę twarzy, jakość tam e, już, e, która istnieje u NPC-ów, więc to też się na to w miarę przyjemnie patrzy, chociaż twarze są charakterystyczne. I wyglądają trochę jakby e, zderzyły się z ciężarówką e, po prostu w zderzeniu czołowym przy jakiejś dużej prędkości. No ale poza tym e, trzeba przyznać, że NPC są bardziej takie żywe e, chwi, chwilami. E, nie musimy się prze, przekopywać czytając przez e, tekst, e, tylko możemy posłuchać tego, co mają do powiedzenia, i to dla niektórych będzie dużym plusem. Podczas gdy w Morrowindzie e, tekst jest czytany. I e, musimy często się wczytać. Co prawda, warto czytać, bo czasami są bardzo fascynujące kwestie, ale, ale po prostu musimy poczytać. Więc tu jest na przykład ta różnica, że Oblivion jest bardziej współcześnie rozwiązany pod tym względem. Świat eksploruje się w Oblivionie w dość podobny sposób z tymi szybkimi podróżami, tylko to jest ta różnica. Nie powiedziałbym, że jest piękniejszy, chociaż co kto lubi? Morrowind jest bardziej taki pustynno, skalisto, egzotyczny, trochę jakichś takich wpływów, nie wiem, arabskich, wpływów dalekowschodnich, indyjskich, takich egzotycznych właśnie, podczas gdy Świat Obliwiona jest bardziej taki, powiedziałbym, Anglia, Brytania, tego typu rzeczy, Okrągły Stół, Król Artur i bardziej bym powiedział, takie rzeczy są obecne, więc tutaj znowu też klimat subiektywnie, co kto lubi. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o jakieś większe różnice. Ja bym powiedział, że to co, jest, to, co różni te gry, też jest zawarte w tym, co nieuchwytne. Ja nie potrafię Wam niestety powiedzieć, co jest magicznego w Morrowindzie, w tych, w tych warstwach, takich, właśnie, które gdzieś tam się wymykają, zaklasyfikowaniu jako grafika, jako, jako muzyka, jako mechanika gry. Bo gdzieś tam, moim zdaniem, Morrowind jako całość jest po prostu pewną magiczną opowieścią, magicznym światem. Jeszcze też w kwestii questu głównego. Morrowind, pomimo że nigdy go do końca nie skończyłem, ale bardzo dużo eksplorowałem świata i włącznie z czytaniem książek, które są w świecie gry i które są często bardzo obszerne i opisują różne aspekty mitologii świata itd. I quest główny i mitologia świata Morowinda jest fascynująca. Tutaj mamy naprawdę. Niektórych to odstraszało, bo to jest naprawdę dla osób, które bardziej kumają i mają po prostu bardziej ogarniają. Nie jest to super proste, ale jest super właśnie ciekawe i głębokie. Podczas gdy główny wątek. W świecie Obliviona jest o wiele prostszy, jest to po prostu o wiele takie przystępniejsze, więc, więc tutaj też jest ta różnica. Niemniej jednak ja bardzo lubię tą taką tajemniczość. Ja pamiętam, że właśnie to czytanie tych zwojów, tych poznawanie relacji przez relacje NPC-ów tak i opowieści o świecie, to wszystko tworzyło taki imersywny klimat i tworzy w Morrowindzie. Dodam jeszcze na koniec kwestię spolszczenia, bo o, to, o tym może powinienem nawet powiedzieć na początku, pewnie niektórzy z Was są ciekawi. Otóż gra wyszła w Polsce w wersji chociażby Game of the Year Edition lata temu w wersji spolszczonej. Niestety obecna wersja Steamowa nie ma polskich napisów, polskich znaków i co więcej próba przeniesienia plików ze starej wersji Game of the Year Edition do wersji Steamowej, jeżeli chcemy grę modować, a chcemy, bo raczej w tym momencie w gołą wersję to tylko szaleńcy by prawdopodobnie grali, więc niestety, ale występują pewne konflikty. Udało mi się na pewien czas odpalić grę z polskimi znakami, z z który z tych dwóch modów działał poprawnie, ale któryś nie. Chyba Extended Graphic XE Hmm, chyba miało jakieś problemy. W każdym razie, po różnych eksperymentach doszedłem do wniosku, że niestety raczej o ile nie jest to dla nas absolutnie konieczne, to nie próbujmy gry spolszczać. W pospolszczeniu też czcionka gry była nieostra. Tak jakbym patrzył na czcionkę gry właśnie z tej wersji niepodrasowanej. Podczas gdy w tej wersji podrasowanej, którą mamy z tymi dwoma modami, czcionki są ostre, są wyraźne, pomimo że ta czcionka w grze jest taka stylizowana w ciekawy sposób, stylizowana właśnie na Pismo w świecie gry, ale jest, jest czytelna, podczas gdy, niestety, te oryginalne czcionki mają niższą rozdzielczość i one się trochę rozmazują, więc czyta się to po prostu źle. Im wyższą mamy rozdzielczość monitora, ja mam 1920x1080 i w tym standardzie po prostu gram i po prostu to jest nieostre, to jest rozmazane. W związku z tym Muszę Was tutaj rozczarować, raczej nie pogracie w polską wersję, chyba że się uprzecie i kosztem tego, że nie będziecie mieć gry zmodowanej super pod względem graficznym. No i być może mogą nastąpić pewne też jakieś bagi związane z nieistniejącym tekstem, bo różnica między tymi wersjami jednak jakaś tam jeszcze istnieje. E, prawdopodobnie i e, trzeba być na to przygotowanym, więc ostatecznie ja wróciłem do wersji anglojęzycznej. Także to tyle w kwestiach e, spolszczeniowych. Szkoda, e, że nie, do, nie dogadała się Bethesta i by generalnie no, wydawca i, i ta wersja Steamowa nie została wzbogacona o przecież istniejące tłumaczenia w taki oficjalnie działający sposób, no ale niestety tak właśnie jest, że pomimo, że gra w Polsce została wydana po polsku i była po polsku, to w tych nowszych wersjach, które są obecnie dostępne na platformach yy, 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 sklepów internetowych typu właśnie Steam, to jest niestety właśnie ten problem, że nie ma tam znaków polskich i polskich napisów. Tyle z mojej strony. Napiszcie mi, czy macie jakieś wspomnienia i czy graliście w Morrowinda, albo w ogóle w jakiekolwiek części Elder Scrollsów. Ja jeszcze powiem na koniec, że przymierzam się do grania w Elder Scrolls dwójkę Daggerfall. Po zainstalowaniu istnieje teraz taki projekt, który przenosi grę na Unity i, i da się w to grać. Jest to jeszcze jakieś takie wczesne z tego co widzę, ale widzę, że już się po prostu da grać i prawdopodobnie za jakiś czas sobie zagram. A to z tego powodu, że gra ma proceduralnie generowane tereny. Oprócz głównych miast, miast które są ręcznie zaprojektowane, to ma też proceduralnie generowane tereny. I ma gigantyczną powierzchnię, tam kilkuset kilometrów kwadratowych, co, zwłaszcza na no, tamte czasy, było imponujące. Oczywiście, to jest e, kosztem tego, że ten teren jest w większości monotonny i jest taki sam, ale sam fakt, jak, jakby dla mnie, jest ekscytujący i w ogóle chciałbym. E, szukam takiej gry, e, jakbyście słyszeli o takim projekcie, który by e, oferował świat, e, najlepiej, właśnie fantazy, e, który byłby wielkości. Planety Ziemia. Mamy teraz te takie z geolokalizacją różne projekty, prawda? Nawet Microsoft Flying Simulator, symulator latania, który bazuje na mapach Google i mamy cały świat. Myślę, że byłoby fantastycznie, gdyby kiedyś ktoś stworzył taką fikcyjną wersję Ziemi, w sensie, żeby mapa była tej samej wielkości. To by był taki feature, że mamy świat wielkości planety Ziemia, tylko że to jest zupełnie inny świat i możemy go w taki naturalny sposób eksplorować. Nie musiałby być oczywiście w całości za, od razu zabudowany, zresztą ta proceduralna generacja byłaby tutaj wskazana częściowo, ale właśnie stworzyć taką grę, ja bym po prostu chciał w coś takiego zagrać, bo bardzo lubię gry, które dają wrażenie, że uczestniczę w wielkim, naturalnym świecie, i to jest to, co Morrowind miał dla mnie od początku: że to jest wielki, naturalnie istniejący świat, i to, co robię jako postać w grze, jest po prostu organiczne, jest, jest naturalne dla tej postaci w grze. I wszystko, co robię, nie jest jakimś tam klikaniem tylko w statystyki, ale jest po prostu zaangażowaniem w przygodę. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że było sens spędzić godzinę czasu. Ponad ja spędziłem zanim to nagrałem, bo jeszcze dzisiaj sporo eksperymentowałem z tym próbą nagrywania wideo. Niestety, no, spędziłem nad tym parę godzin i, 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 i dupa. Tutaj po prostu powiem dupa dupa dupa. Niestety się nie udało. No, ale. Pomyślałem sobie, że taka fajna gra, takie fajne doświadczenie, takie fajne przeżycie, dla mnie, e, subiektywnie, najważniejsza gra w moim życiu być może, a takich ważnych gier jest więcej. UFO Enemy Unknown jest jedną z takich gier. Duna Dwójka jest jedną z takich gier, ale to jeszcze właśnie z czasów Amigi. A z czasów pc -ta powiedziałbym, że jedną z kluczowych, jeśli nie kluczową grą, to jest właśnie Morrowind i i subiektywnie, ale też obiektywnie jest to wciąż jeden z najlepszych RPG-ów wszechczasów. Do usłyszenia, czytam wasze komentarze. Piszcie, piszcie, piszcie. Bardzo lubię jak coś jest ciekawego od was do przeczytania. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Cześć.